Cześć, nazywam się Justyna i witam Was na stronie kochamzabawki.pl. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest dla wszystkich fanek Monster High. Mam dla Was lalkę od firmy Mattel dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę przedstawiającą bohaterkę z filmu. Jest to Jean Firelong. Do tego dołączony jest czarny stojak, na którym możemy postawić lalkę. W tym samym kolorze mamy również szczotkę. Jest ona z emblematem czaszki z kokardką. Oraz dodatkową torebkę, kopertówkę. Jest to taka teczka. W tej odsłonie Jean Fire zamieniła swoją sukienkę na rewelacyjny top i niesamowite spodnie. Ale zacznijmy od góry. Włosy Jean Fire są nieco krótsze niż zazwyczaj i upięte w taką kiteczkę na boku. Są one w kolorze zielonym z czarnymi pasemkami. Grzywka Jean Fire jest spięta w malutką kiteczkę, która łączy się z kitką na boku. Skóra Jean Fire jest w złotym kolorze. Ma ona niesamowity makijaż. Są to ciemne, zielone cienie do powiek, a przy brwiach jest to odcień nieco jaśniejszy. Jej usta są w kolorze ciemnego fioletu. Na uszach natomiast nosi pomarańczowe kolczyki, które wyglądają jak małe lampiony. Na ramionach możemy dostrzec łuskę, bo jak wiemy z bajki, Jean Fire jest córką chińskiego smoka. Jest ona ubrana w top, na którym widzimy zielone i fioletowe kolory. Wykończony on jest czarną wstążką, ozdobioną złotymi motywami. Są to malutkie szkielety dinozaurów, smoków. Na dole widzimy błyszczące czerwone spodnie, a na nogawkach na dole są one wykończone złotym materiałem w czarne serduszka. Na lewym ręku Jean Fire nosi zieloną bransoletkę zrobioną z małych perełek. Torba naszej bohaterki jest w kolorze pomarańczowym, ozdobiona złotymi motywami, na czarnym pasku. Wygląda ona jak wachlarz. Możemy ją otworzyć i schować do niej parę drobiazgów. Nie można zapomnieć również o złotym ogonie, który zakończony jest zieloną kępką włosów. Jest ona plastikowa. Na szczególną uwagę zasługują buty Jean Fire. Są to zielone półbuty ze złotym połyskiem, a na obcasach widzimy lwy. Głowa naszej lalki jest ruchoma. Możemy nią poruszać na boki, w górę, w dół. Ręce również są bardzo ruchome. Możemy je podnosić w górę, do przodu. Zginają się one w łokciach oraz w nadgarstkach. Podobnie nogi. Możemy je podnosić, zginać w kolanach, rozkładać na bok. Wszystkie ubrania, które nosi Jean Fire oraz akcesoria dołączone do zestawu możemy z łatwością zdejmować. Myślę, że lalka Jean Fire z serii Screamister, którą dzisiaj Wam przedstawiłam, zachwyci niejedną fankę serialu Monster High. Lalka wykonana jest naprawdę bardzo ładnie, zachowane zostały wszystkie szczegóły postaci. Ręce i nogi są bardzo giętkie, co na pewno urozmaici zabawę. Dodatkowe akcesoria, które zostały dołączone do zestawu, są bardzo ładnie wykonane, choć mogłyby być zrobione z lepszego plastiku. Obawiam się, że dosyć szybko mogą się zniszczyć. Zazwyczaj narzekam, że lalki nie są giętkie. Ta jest troszeczkę za bardzo giętka i gdy powiesimy torebkę, może ona szybko spaść. Mimo wszystko lalkę oceniam na 4 gwiazdki, a Was zapraszam do oglądania kolejnych recenzji na stronie kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!